W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nasze życie jest jak wędrówka przez pustynię. Każdy z nas, gdy się urodził i został ochrzczony, został niejako usadowiony w takiej jednej z oaz na pustyni. Na początku, aż do wieku używania rozumu, był bezpieczny, był pod opieką rodziców, nie mógł świadomie grzeszyć, więc był w takiej oazie na pustyni. Lecz każdy z nas, każde dziecko, mniej więcej w okresie 5-7 lat dochodzi do używania rozumu i wtedy zaczyna używać swojej wolnej woli i wtedy może albo czynić dobrze, albo też może już świadomie grzeszyć. I nasze życie jest po pierwsze takim przygotowaniem, jeszcze póki jesteśmy w tej oazie. Rodzice powinni dbać, aby dziecko było dobrze przygotowane do wyruszenia w podróż, do wyruszenia w pustynię, w długą, długą podróż, aby przejść od jednej oazy do następnej. A celem jest raj, wiecznie zielony, gdzie nie ma już cierpienia i tam jest życie wieczne i wieczne szczęście. Tak więc ta nasza podróż przez pustynię, aby była dobra, abyśmy dotarli do celu, musimy znać kierunek, musimy mieć drogowskazy, musimy mieć pomocę, musimy się do tego po prostu dobrze przygotować. Takimi wskazówkami w naszym życiu są choćby przykazania Boże, przykazania kościelne. To one nam wskazują, jaką drogą mamy podążać. Jaka droga prowadzi do następnej oazy, że można tak powiedzieć. Przygotowanie i wypełnianie tych wskazówek, które dał nam Pan Bóg, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest, że gdy wyruszymy w tą drogę, gdy znamy te pomoce, które dał nam Pan Bóg, musimy dotrzeć do prawdziwej oazy. Gdyż, jak wiemy, idąc przez pustynię, potrzebujemy wody. Każda oaza jest źródłem wody. Więc gdy idziemy poprzez tę pustynię w poszukiwaniu następnej oazy i kierujemy się tymi wskazówkami. Jak wszyscy wiemy, czasami dochodzi do pewnego złudzenia optycznego, które się nazywa fatamorganą. I w naszym życiu bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że coś nam właśnie się wydaje dobrym celem i nas zwodzi w złym kierunku. Taką podstawową naszą oazą, do której zdążamy, tak naprawdę jest cotygodniowa msza święta. Cotygodniowa msza święta, która daje nam właśnie źródło życia w postaci łask, czyli źródło tej wody żywej. I w naszym świecie, właśnie gdy podążamy od jednej niedzieli do drugiej, zwłaszcza po tym nieszczęsnym Soborze Watykańskim II, wprowadzono nam obraz fałszywej mszy. I to jest tak jakby ta fata morgana na pustyni, która nas łudzi, że coś możemy osiągnąć dużo łatwiej. Gdyż gdy jesteśmy przygotowani do podróży do prawdziwej oazy, mamy na przykład mapę, wiemy, że będzie to trwało dosyć długo, że przeprawa będzie być może trudna, że będą przeciwności. I nagle zjawia się taka fata morgana i nas łudzi, że nie musimy się tak trudzić, że nie musimy takiego wysiłku brać na siebie, aby docierać do tej prawdy, do tego źródła życia, lecz mamy coś tutaj pobliskiego, nawet być może zewnętrznie piękniejszego. I to jest właśnie ta fata morgana, która nas łudzi i kieruje nas w złym kierunku.
I niestety takie osoby, które podążają za taką fatamorganą, dochodzą, szukają tej wody, lecz cały czas znajdują po prostu piasek. A jak wiemy, człowiek, który na pustyni nie odnajdzie w przeciągu przynajmniej kilku dni oazy, jest wystawiony po prostu na śmierć. W naszym przykładzie jest to po prostu śmierć duchowa. I ta fatamorgana również ma drugi tak jakby stopień, gdyż są osoby, które nas mamią takimi niedoskonałymi oazami. Mówią, że nie musimy iść w tym kierunku jednym, że nie musimy się starać i aż tak ciężkiego brzemienia na siebie brać, aby trwać w tym jednym kierunku, aby iść do Boga, aby iść do tej prawdziwej oazy, którą jest właśnie ta prawdziwa msza święta i tradycyjna nauka Kościoła, lecz mówią, że w trochę innym kierunku są takie łatwiejsze, że no popatrz, możesz pójść, no zobaczyć, to nie jest Fata Morgana, tu jest rzeczywiście prawdziwa palma, jest jakaś studnia i my przychodzimy do takiego, rzeczywiście to jest łatwiejsze, w trochę w innym kierunku, nie musimy się tak trudzić i idziemy, rzeczywiście jest palma, jest studnia, jest to prawdziwe, nie jest to całkowicie złudzenie, ale nie ma na przykład wody. Albo woda jest brudna. To jest obraz, można by powiedzieć, takiej drogi pomiędzy właśnie całkowitą fatamorganą, którą jest nowa msza, a mszą chociażby indultową, gdzie musimy właśnie uważać, idziemy za czymś, co zewnętrznie jest prawdziwe, tak jak w prawdziwej oazie. Czyli palma na przykład jest prawdziwa, lecz woda jest brudna. I idziemy do tej niejako prawdziwej oazy, trudzimy się również z całą rodziną, dajmy na to, z piątką dzieci, dochodzimy tam, a tam właśnie się okazuje, że brakuje tej wody. Że nie wszystko jest tak, jak być powinno. I właśnie te takie nie do końca prawdziwe oazy również nęcą i ciągną ludzi po prostu w złym kierunku. W złym kierunku i takie osoby po prostu błądzą po tej pustyni i nie potrafią odnaleźć jednego właściwego kierunku, który nam Pan Bóg wyznaczył, którym jest jasna i zdrowa doktryna katolicka i liturgia święta. Tak więc, gdy podążamy przez tą pustynię i dochodzimy od jednej, można by powiedzieć, oazy do drugiej, nie chodzi o to również, aby samemu tam podążać, lecz chodzi też o to, żeby też ciągnąć innych, żeby innym udostępniać również tą wodę z każdej z tych oaz. Musimy się stać, tak jak to święty Ludwik Maria de Montfort pięknie mówi, kanałami tej wody żywej dla innych. I również można by powiedzieć, że przy każdej sposobności uczestnictwa we mszy świętej, czyli tak jakby powiedzieć odwiedzenia tej naszej oazy, oczyszczamy również się. I naszym zadaniem jest, abyśmy szli przez to życie jak najczystsi. Dlatego ważnym jest częste uczestnictwo we mszy świętej, gdyż jest to właśnie źródło tej wody, które nas oczyszcza. Nie tylko nas, ale my będąc w danej oazie, my będąc na mszy świętej, udostępniamy to również naszym bliskim, osobom, za których się modlimy. Jesteśmy takimi kanałami na tej pustyni, umożliwiającymi innym osobom dotarcie do tej oazy. Umożliwiającymi innym osobom po prostu przeżycie na tej pustyni i dotarcie do tego ogrodu zbawienia na końcu naszego życia. I musimy wiedzieć, że nie wiadomo, kiedy skończy się nasze życie. Być może będzie to za tydzień, być może będzie to za 2 tygodnie, a być może dzisiaj. Dlatego trzeba się starać, aby jak najczystszym iść przez tą pustynię, a jak wiemy, między oazami, w tym trudzie, w tym upale, człowiek się brudzi. Brudzi się, czyli upada.
upada i brudzi się tymi grzechami powszednimi, a czasem niestety i ciężkimi, i dlatego musi podążać jak najczęściej do tej oazy. Musi jak najczęściej przychodzić na mszę świętą, aby być czystym. Tak więc uczestnictwo we mszy świętej jest podstawowym środkiem, aby dotrzeć do celu ostatecznego. Ksiądz Marcin Cohen pięknie pisze nam o uczestnictwie we mszy świętej, będąc na mszy świętej, ale również w swojej książce, którą gorąco polecam, o uczestnictwie we mszy świętej, opisuje nam o praktyce duchowego łączenia się z ofiarą mszy świętej. Gdyż w naszej sytuacji ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, jak najczęstsze przychodzenie na mszy świętą. No tak, ale w naszej sytuacji dużo osób nie może być codziennie na mszy świętej. Czasami nawet nie mogą być co tydzień na mszy świętej, gdyż dojeżdżają z bardzo daleka. I Bóg jest miłosierny. Bóg wie i nie wymaga od nas czegoś niemożliwego. I daje nam sposobność łączenia się niejako z tą oazą, nawet gdy nie mamy możliwości być na mszy świętej. Daje nam możliwość, abyśmy duchowo uczestniczyli niejako w tej wodzie z oazy, która daje nam życie, która nas oczyszcza. Takim praktycznym sposobem jest po prostu najlepiej codziennie rano przeczytać sobie teksty z mszalika z danego dnia i duchowo się połączyć z mszą świętą. I wtedy Pan Bóg daje nam łaski, udziela nam łask płynących właśnie z ofiary mszy świętej. Jeszcze jedną rzecz, którą ksiądz Marcin Cohen podkreśla, gdyż on żyje we wcześniejszych czasach, w pięknych czasach, gdy w katedrach na przykład odprawiano wiele, wiele mszy równolegle. I zwraca nam uwagę na to, że będąc na jednej mszy, gdzie w katedrach właśnie jedna msza była odprawiana w głównym ołtarzu, a po bokach, w ołtarzach bocznych były odprawiane te msze równolegle, możemy również łączyć się duchowo z mszami, które się odbywają nieopodal i które wiemy na przykład przez znak dzwonków, że na przykład dochodzi do konsekracji w mszy, która odprawiana jest gdzieś obok. Mówię o tym, gdyż właśnie tu w naszym przyoracie, tu w naszym kościele w tygodniu, nie zawsze, ale bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że podczas porannej mszy tam na górze, na chórze mamy dwie kaplice prywatne i tam również są odprawiane msze święte i niektórzy mogą od czasu do czasu usłyszeć dzwonki. I te dzwonki właśnie są sygnałem, dają znać, oczywiście ten znak najważniejszy, podkreślają ten najważniejszy moment mszy świętej, czyli moment konsekracji. I mówię o tym dlatego, że osoby właśnie będące tutaj rano na mszy świętej podczas tygodnia mają możliwość tak naprawdę uzyskiwania dużo większych łask, gdyż mogą uczestniczyć w tej głównej mszy świętej, a gdy słyszą dzwonki, które podkreślają właśnie ten moment konsekracji w innych mszach świętych, mogą się łączyć również duchowo z tamtymi mszami i mają dostęp niejako do dużo, dużo większych łask. Mają dostęp do, można by powiedzieć, zbiorników dużo, dużo większych z wodą, które właśnie spływają niejako nawet tutaj z góry na nas i które możemy kierować również na nasze rodziny, na naszych bliskich, zmarłych i tak dalej. Dlatego pamiętajmy o tym, drodzy wierni, że właśnie nasz przyorat tutaj w Radości jest taką główną oazą dla nas. Jest główną oazą, gdzie przychodzimy czerpać tą wodę do życia, gdzie przychodzimy również się czyścić z naszych grzechów, gdzie przychodząc do konfesjonału oczyszczamy się z naszych grzechów
aby ta nasza droga była dobrze ukierunkowana do celu ostatecznego i abyśmy podążali czyści. Tak więc doceniajmy, uczestniczmy w mszach świętych jak najczęściej i wiedzmy, że właśnie tutaj w radości jest to nasza oaza duchowej radości, szczęścia i życia dla nas i dla naszych rodzin. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.